Wczoraj podczas mszy świętej, ostatniej wieczerzy, chciałem, żebyśmy się przez chwilę skupili na tym temacie miłości. Może pamiętacie z wczorajszego dnia tylko mycie nóg, ale dobra. Może być, że to najbardziej utkwiło wam w pamięci. Wiecie, co ten gest znaczy? Czemu Jezus chciał swoim uczniom obmyć nogi? Czemu? Co chciał im przez to powiedzieć? Że ich kocha. Michał podnosi rękę i... Aha. Michał mówi, że jesteśmy wszyscy apostołowie. A Agniesia? Że jesteśmy równi. Tak, widocznie to jest też bardzo potrzebne, żeby ten temat podkreślać wiele razy. Ale przede wszystkim Jezus chciał pokazać swoim uczniom, że ich kocha. Ten, który jest mistrzem i panem, on jest gotowy uklęknąć przed tobą i umyć ci nogi. Bóg, który stworzył cały wszechświat, najpierw stał się człowiekiem po to, żeby być razem z nami, a potem uklęknął przed takimi o chłopakami. Michał mówi, wszyscy są apostołami. No to myśląc w ten sposób, Pan Jezus naprawdę przed każdym z nas klęka i chce obmyć nam nogi. Ale moi drodzy, czy wy się poczuliście wczoraj kochani? Czy poczuliście się przytuleni przez Pana Boga? Tak. A bo to, kto się poczuł kochany, to bardzo chętnie powie tak, bo to było takie wspaniałe. Ale siedzi tutaj wiele osób. Może w swoim sercu nie czujecie się kochani. Może doświadczacie takiej pustki. Może przyjechaliście tutaj na te rekolekcje po bardzo trudnym roku. Doświadczyliście może dużo cierpienia w tych dniach. I wcale nie jest tak łatwo powiedzieć, o hurra, super, ale jest fajnie. I czuję się taki kochany, tak kochana. Ja mogę coś powiedzieć tylko, czy nie mogę? Tylko krótko. Ja mogę powiedzieć, tylko krótko. Jestem bardzo jakiś zdołowany przez moją mamę. A nie będę mówił dlaczego, bo to jest drugi temat. Przyjechałem zdołowany przez moją mamę. Moi drodzy, tak się zdarza w życiu człowieka wielokrotnie, że my nie czujemy się kochani. Słuchajcie, a ja wczoraj mówiłem, że dobrze by było, żeby przede wszystkim do obmycia nóg przyszli wolontariusze, bo podopieczni to mają na co dzień. A jakoś tam może ze 3-4 wolontariuszy przyszło, a reszta to była taka uprzejma i chciała wszystkich przepuścić przed sobą. Czy, drodzy wolontariusze, powiedzcie szczerze, krępowaliście się. Krępowaliśmy się po całym dniu. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że mogą być też inne powody. Ja wczoraj próbowałem wymienić, jak to jest z tym naszym przyjmowaniem miłości. Bóg chce mnie przytulić, chce mnie obdarzyć miłością. A wiecie, Agnieszka w pewnym momencie przy pomocy wolontariusza powiedziała, że chce mi umyć nogi. I wiecie, co ja myślałem? Najpierw myślałem... Nie, to przecież ja jestem tym, który obmywa nogi. Nie? To ja obmywam nogi, a nie mi ktoś obmywa nogi. To było takie moje zdziwienie. Potem, moi drodzy, pomyślałem sobie, no ale na mszy świętej w Wielki Czwartek nigdy tak nie ma, że ktoś myje nogi księdzu. Potem jeszcze jakieś inne myśli. Potem mówię, to nie było w planie. Ale przemogłem się, że ktoś chce mi okazać miłość. To jest czasami takie trudne, żeby pozwolić się ukochać. Pozwolić, żeby ktoś kochał mnie. I moi drodzy, chcę wam powiedzieć dzisiaj o jeszcze jednej rzeczy, która psuje nam przeżywanie miłości. Słuchajcie, kto chce być kochany? Wszyscy, nie? Chyba tak. A kto chce kochać? No ja nie wiem, czy tak wszyscy. Tak jak się robi quiz i się zadaje pytanie, czy chcesz kochać, no to w sumie ludzie mówią, że chcą kochać. Ale potem jak przychodzi co do czego, to już tak jedni bardziej, a drudzy trochę mniej.
Niektórzy mówią kochać, ale do jakiego stopnia? Kochać to mogę... Zadać sobie filozoficzne pytanie, co to jest kochanie? A, to cały zeszły rok o tym dyskutowaliśmy. Kto nie był w zeszłym roku, to nie jestem w stanie zrobić streszczenia takiego, bo to było 7 dni tematów dotyczących tego, co to naprawdę jest miłość. Ale moi drodzy, dzisiaj chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, która nam bardzo, ale to bardzo psuje przeżywanie miłości. Chcę wam powiedzieć o czymś, co w ogóle nam może popsuć wiele rzeczy w życiu. Moi drodzy, zauważyliście, że ja noszę klucze tutaj, nie? Tak, mam takie klucze, takie charakterystyczne. Wy macie jakieś klucze do domu, klucze do samochodu. Mamy klucze, które otwierają różne drzwi. I może być tak, że na przykład mieszkacie na takim osiedlu, które jest ogrodzone. I żeby w ogóle dostać się na osiedle, to trzeba przejść przez furtkę albo przez taką bramę czy jakiś szlaban na samochód, nie? I wtedy trzeba mieć pierwszy klucz. Tak? Tak. Potem słuchajcie, podchodzicie do klatki schodowej i tam jest na przykład domofon i trzeba tam wbić kod. Albo trzeba mieć specjalny klucz albo taką pchełkę też, nie? To jest drugi klucz, żeby się dostać do swojego domu. Potem wchodzicie na przykład po schodach, czy wjeżdżacie windą, otwieracie drzwi do mieszkania kluczem, tak? Trzeci klucz, nie? A potem wchodzicie do ubikacji i co robicie? Zamykacie się. I to jest czwarta bariera do pokonania, słuchajcie. I wtedy siedząc na tym tronie, mówicie sobie, wreszcie jestem bezpieczny. Teraz już nikt mi tutaj do mnie się nie dostanie i mogę spokojnie odetchnąć. Ach. Ale wiecie, że kiedyś ludzie nie mieli kluczy, nie było zamków w drzwiach. Nawet jak ktoś mieszkał na zamku, to tam nie było jakiegoś tam klucza, tylko stali strażnicy, ale brama to była większość dnia otwarta. Byli tam ludzie, a nie klucze. Tak? Jak się wchodziło do swojej komnaty, to tam też nie było jakichś zamków, tam byli ludzie. I być może w ogóle jeszcze zanim zaczęliśmy budować te wszystkie wielkie osiedla, miasta z kamienia, ludzie czuli się bezpieczni nie dlatego, że mieli klucze i mury i bramy i zamki do tych kluczy, tylko dlatego, że otaczali się ludźmi, którym mogli zaufać. I moi drodzy, ktoś za tymi czterema warstwami bezpieczeństwa, za tymi czterema barierami, czterema zamkami, czterema kluczami siedzi sobie w tej maleńkiej łazience jak w więzieniu i tylko tam się czuje bezpieczny? To jest straszne. Bo mógłbyś się czuć bezpieczny i wolny pod warunkiem, że miałbyś zbudowane relacje przyjaźni i zaufania z ludźmi, którzy cię otaczają. Czyli dzieje się coś z sercem człowieka w dzisiejszych czasach, co sprawia, że wolimy mieć cztery klucze, cztery mury, cztery bariery, niż relacje z kilkoma ludźmi wokoło. Jeszcze tego nie nazywam. Co to jest, ale zauważcie to. Albo oglądam sobie internet i tam są różne śmieszne obrazki i na takim obrazku jest dziewczyna i jest pies. I w tym obrazku dziewczyna mówi: o, ja to kocham psy, psy są takie wspaniałe, psa to można poprzytulać, pójść na spacer, pies jest taki fajny. A pies, słuchajcie, psy normalnie nie gadają, nie? Ale na obrazku w internecie ten pies akurat gada. I widać tam chmurkę, jest taki dymek i w tym dymku jest napisane, co myśli pies. I jest tak, no tak, mówisz, że kochasz psy, bo to jest łatwe, ale z ludźmi w ogóle nie masz relacji. Łatwo jest kochać psa, bo on ci nie powie nic przykrego nigdy. Pies nie ma innego zdania.
pies jest tylko do przytulania i do spacerów i do samych przyjemności, nie? Ale pies nie będzie z tobą rywalizował, ani się z tobą nie pokłóci. Łatwo jest kochać psa, nie? Albo kota. Albo pluszowego misia. A trudno jest kochać drugiego człowieka. Moi drodzy, w zeszłym roku, kiedy mówiłem wam o miłości, to mówiłem wam, uwaga, uwaga, bo są podróbki. Są rzeczy, które przypominają miłość, jak spodnie, które mają dwa paski z boku zamiast trzech. Wiecie, o czym mówię? Są produkty, które wydają się, że to jest prawie iPhone. Nie? Można tanio kupić. Dobry interes. Bierzcie, bierzcie. A potem bierzemy i się okazuje, że to jest lipa, że w tych spodniach nie da się chodzić i że telefon, który kupiliśmy po taniości, nie działa tak, jak powinien. I wtedy czujemy się oszukani. Czujemy się źli na siebie i na tego kogoś, kto nas oszukał. Moi drodzy, naprawdę jest wiele podróbek. I chcę wam powiedzieć, że podróbki dotyczą nie tylko miłości, tak jak opowiadałem w zeszłym roku. Są podróbki prawdziwej wolności człowieka. Ludzie mówią, uhu, ale szalejemy, mogę przeklinać i mogę się upijać, ale jestem wolny. Ale jak trzeba zrobić coś dobrego, poważnego, to się okazuje, że nie mamy siły przestać szaleć i pić na przykład. Czy to jest prawdziwa wolność wtedy? Są podróbki relacji, podróbki przyjaźni. Słuchajcie, ile czasu spędzacie na przeglądaniu Facebooków, Instagramów, TikToków i tam macie wszystkich przyjaciół, nie? A jak często spotykacie się z prawdziwymi ludźmi? Kochani, ja wam dzisiaj opowiadam tak obrazowo o tym, czym naprawdę jest grzech. Jakbym was tak zapytał od razu, na sam początek naszej konferencji, w pierwszym zdaniu, no to co byście powiedzieli? Że to jest jakieś zachowanie takie niezgodne z 10 przykazaniami, tak? To jest zrobienie czegoś niegrzecznego. Albo, że niektórzy myślą, że grzech to znaczy zrobić coś niemiłego. A ja wam chcę powiedzieć, że grzech to jest wtedy, kiedy kupujemy podróbkę. Kiedy zamiast prawdziwego bezpieczeństwa mamy klucze. Zamiast prawdziwej wolności mamy szaleństwa. Zamiast miłości mamy psa przytulankę. Grzech to jest podróbka czegoś autentycznego, dobrego, co daje nam Pan Bóg. Ale te wszystkie autentyczne i dobre rzeczy, one, moi drodzy, są po prostu wymagające. One czasami są trudne. Robiąc dobre rzeczy, można się zmęczyć i spocić. Nie jest łatwo. Chcielibyśmy przez nasze życie przyjść tak bez wysiłku, żeby było zawsze z górki, żeby było po prostu cały czas fajnie. Ale wtedy okazuje się, że możemy rzeczy naprawdę cenne, tak jak nasze serce, jak miłość, sprzedać za coś, co nie ma żadnej trwałej wartości. Moi drodzy, człowiek został przez Pana Boga stworzony do rzeczy pięknych i wspaniałych. I chcę wam powiedzieć, że te rzeczy piękne i wspaniałe dotyczą wszystkich. Tych, którzy swobodnie biegają i na własnych nogach śmigają. Gosia potrzebuje pomocy. Trzeba go się przepuścić. Wyjdźcie z ławki. Madzia i Łukasz, albo tędy. Bardzo dobrze. Pomóżcie Gosi. Dziękuję. Moi drodzy, te rzeczy piękne i dobre, pochodzące od Pana Boga, są naprawdę dla wszystkich. Dla tych, którzy są sprawni i dla tych, którzy są niesprawni. Dla tych, którzy mają doktoraty i są wielkimi intelektualistami i dla tych, którzy wcale nie są tacy oczytani i wyedukowani. Dla tych, którzy są sportowcami i którzy wysoko skaczą i biegają szybko. I dla tych, którzy z trudem się poruszają. Pan Bóg ma takie rzeczy jak miłość, jak relacje, jak zaufanie, jak przebaczenie dla
wszystkich. I my, moi drodzy, czasami po prostu te najcenniejsze rzeczy tracimy sprzed oczu. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście na wyprawie turystycznej. Może na przykład chodzicie po górach albo zwiedzacie jakieś stare miasto. Trzymacie w ręku przewodnik albo mapę, ale trzymacie do góry nogami. I co się wtedy stanie, moi drodzy? Zgubimy się. Pójdziemy w przeciwną stronę. Tak. Krystian, chcesz podawać mikrofon? No to chodź, stań tutaj, gdzie nasi podopieczni chcą zabierać głos. Moi drodzy, bo grzech to również jest właśnie taka pomyłka. Mamy w życiu pewien cel do osiągnięcia, ale właśnie nie zawsze do tego celu idziemy. Czasami trzymamy do góry nogami naszą mapę. Jeżeli wydaje ci się, że zostałeś stworzony do tego, żeby... No właśnie, po co my istniejemy, moi drodzy? Po to, żeby mieć przyjemne życie. Czy żyjemy po to, żeby zarabiać pieniądze? Nie, nie tylko po to. A może żyjemy po to, żeby pracować ciężko? No nie. A może żyjemy po to, żeby, nie wiem, czy moim celem jest na przykład, nie wiem, lecieć na księżyc? Nie. Kto powiedział, że to jest najważniejszy cel w życiu człowieka? Niego. Słuchajcie, jaki jest cel taki prawdziwy? Po co ty żyjesz? Ty, który być może siedzisz na wózku i ty, który, nie wiem, jesteś młodym studentem. Po co ty żyjesz? Dla innych ludzi. Dla innych ludzi. Spróbujcie mi jeszcze dać inne odpowiedzi. Co? Nauczyć się kochać. I po co jeszcze ty żyjesz? Dla Pana Boga. Dla Pana Boga. Po co jeszcze żyjesz? Może wśród tych odpowiedzi zgadniemy, moi drodzy, coś bardzo ważnego. Po co ty żyjesz? Tam o, ręce do góry są podniesione. O. Dla samych siebie i dla rodziców. Dla samej siebie i dla rodziców. Słucham dalej. Co wam przychodzi do głowy? Pana Boga. O, Grzesio mówi, że dla Pana Boga. Widzę, że Karol podnosi rękę. Jestem bardzo ciekawy. Paweł, przepraszam. Nie Karol, Paweł. Paweł, według ciebie? Żeby dawać siebie innym. Żeby dawać siebie innym. Pomagać innym. Michał jeszcze podnosi rękę. Po co, Michał, ty żyjesz? Ja żyję dla Pana na Boga. A grzech to jest... grzech to... pochodzi od Pana Boga też. Dziękuję. Słuchajcie, jeżeli w swoim życiu dążysz do celu, to się rozwijasz, to się stajesz piękniejszy, zdrowszy, silniejszy. Grzech to jest coś, co cię odciąga od celu. Grzech to jest właśnie taki przewodnik albo mapa obrócone do góry nogami, które sprawiają, że zamiast do celu, do tej miłości, do prawdziwego siebie i do życia z Panem Bogiem, to ty zmierzasz do zniszczenia siebie, zmierzasz do egoizmu, zmierzasz potem do głębokiego smutku. W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, słowo hebrajskie, które tłumaczymy jako grzech, oznacza pomyłkę. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do spowiedzi i zamiast mówić „Ojcze, zgrzeszyłem”, to mówicie „Ojcze, pomyliłem się, popełniłem pomyłkę, błąd, zgubiłem drogę, nie wiem, gdzie jestem. Jestem w lesie, trafiłem po prostu na jakieś bagnisko i mnie wciąga. I nie wiem, którędy droga do domu. Otoczyłem się murami zamiast relacjami z ludźmi. Kochałem zamiast siebie, Boga i ludzi to rzeczy, pieniądze albo tego psa. I jeszcze można odkrywać swoje słabości. No tak, oczywiście. One się pojawiają raz po raz. Moi drodzy, dzisiejszy dzień, dzisiejsza konferencja jest po to, żebyśmy się zastanowili,
Czy może trzymaliśmy mapę do góry nogami, a może w ogóle wyrzuciliśmy mapę do kosza? Może zbieramy klucze zamiast zbierać ludzi i przyjaźnie? Może należałoby zrobić trochę porządku ze swoim sumieniem, ale jak to zrobić? Bo to jest pęknięcie tak wielkie, że ja nie umiem sam naprawić siebie. Słuchajcie, który samochód sam się naprawia? Który komputer sam się naprawia? Który kran sam się naprawia? A teraz jak naprawia się człowieka, który się pogubił, który pobłądził, który trafił na bagnisko, jest w lesie, zgubił drogę? Trzeba pomóc. Jak to zrobić? Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli czujecie się zagubieni, jeżeli przypominacie sobie różne chwile swojej słabości, to ja chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg będzie miał coś do powiedzenia na ten temat. To będzie tematem naszej następnej rozmowy. Dzisiaj przeżywamy na rekolekcjach Wielki Piątek. Będzie msza święta. Będziemy czytali Mękę Pańską. Chcę, żebyście słuchając opowieści o ukrzyżowaniu Jezusa, pomyśleli przez chwilę, że grzech, ta pomyłka, ta podróbka, ona jest bardzo bolesnym pęknięciem. Ona pozbawiła nas czegoś bardzo ważnego. Jeżeli chcecie zobaczyć z bliska, co to naprawdę robi z człowiekiem, to wieczorem zapraszam was na adorację krzyża. Amen.